Panie Marcinie, jak nastrój przed walką? No, do walki jeszcze pozostało kilka tygodni, natomiast już zaczyna się odczuwać tą atmosferę, no już dużo rzeczy w mediach zostało powiedzianych i to nawet nie tyle przeze mnie, co przez moich kibiców, chociażby tych promotorów, którzy premię przyszykowali dla mojego rywala za zwycięstwo, dodatkową premię za knockout na mojej osobie, także no, emocje pomału rosną. Przeciwnik, no, to bardzo wymagający przeciwnik. 2 metry, 2 centymetry wzrostu mówi, to mówi samo za siebie, tym bardziej, że to jest nie same gabaryty, to jest dwukrotny mistrz świata w kickboxingu. Kamil Zieliński, który z nim debiutował na gali w Częstochowie, tą walkę zremisował. To była dla niego trudna walka. Słowak nie ma jeszcze takiego doświadczenia w boksie, bo to była dopiero jego pierwszy pojedynek. Natomiast ja myślę, że on też jakieś wnioski na pewno wyciągnął. Na pewno będzie lepszym zawodnikiem niż był w swoim debiucie, ale i ja widzę swoje szanse, no bo przecież nie kontraktowałbym takiej walki, gdybym czuł się bez szans. Będzie to bardzo wymagający pojedynek, ale szanse na zwycięstwo swoje widzę. Jakiś plan na walkę specjalny? No powiem szczerze, że jest już plan. Jest już plan, jest już taktyka, bo gdy dzieli nas taka duża różnica wzrostu, to taktyka jest bardzo ważna. Tam nie wystarczy być szybkim, bo jednak ten zasięg ramion jest bardzo duży, on tą szybkość potrafiłby niwelować, nawet gdybym tak było. Tutaj trzeba się za niego zabrać z odpowiedniej strony i myślę, że na sparingach, a mam sparing partnerów właśnie mierzących 2 metry wzrostu, myślę, że to szukam rozwiązań, no i zobaczymy. No, trzeba pewnie uderzać z dołu. Mówi się, że przeciwnik może nie trzymać gardy, jak to kickbokser, i mówi się też, że groźne mogą być uderzenia z góry w jego wykonaniu. No, on zaprezentował kilka takich uderzeń w tym swoim debiucie zawodowym, takim typowo z Muay Thai, z kickboksingu, takie proste z wyskoku. No, natomiast u tych wszystkich zawodników, którzy pochodzą z kickboksingu, no ja dostrzegam pewne luki w gardzie i sam pewnie nie mam jej doskonałej, wiadomo, natomiast myślę, że on będzie miał jej doskonałą. Warto przyjść na walkę? Będzie się pan starał? Oj, oczywiście, no wiecie, no to jest dla mnie walka odkupienie i to nie tyle przed kibicami, bo ja, wiecie, to jakby nie jest dla mnie najważniejszy aspekt, nie oszukujmy się, ja chcę wygrać dla siebie, dla najbliższych, chcę sobie też coś udowodnić. Ja w boksie wygrałem 13 pojedynków, ja walczyłem o tytuł międzynarodowego mistrza Polski. Później ta nieudana przygoda z MMA spowodowała, że często zapomina się o moich zwycięstwach, tylko się przytacza te moje przegrane pojedynki. A rywali miałem nie lada i to też warto dodać. Tym razem chcę... Jesteś tak dobry, jak twoja ostatnia walka. Dlatego chcę wygrać i pokazać, na co mnie stać. 7 czerwca zapraszamy do Oświęcimia. Zapraszamy serdecznie do Oświęcimia 7 czerwca. Oprócz mojego pojedynku zaprezentują się tutaj zawodnicy z Oświęcimia. Łukasz Wawrzyczek w walce o tytuł międzynarodowego mistrza Polski, Łukasz Gworek, Dawid Kwiatkowski, także warto przyjść i kibicować swoim zawodnikom. A ja mam nadzieję, że dostarczę wam jak najwięcej emocji.